Dzień dobry, moje słoneczka. O proszę, a kto sobie znalazł takie nowe miejsce? Dzień dobry. Wszystkie słoneczka są? Cześć, kochane. Hello, hello, maleńka. Hello, maleńka. Odrobaczamy się. Odrobaczamy się znowu, wiecie? Mamusia, musimy znaleźć do ci. Chociaż to chyba jeszcze nie, do wieczorem dopiero. No już dojemy. Ptaszki śliczne, już kochane. Króciutka jeszcze sceneczka. Są wielkie, słuchajcie, koteczki. A jednocześnie oczywiście jeszcze bardzo malutkie. Jejku, już muszę nie zapomnieć tego live'a włączyć. Przepraszam was bardzo, wczoraj byłam tak wykończona po tych emocjach telewizyjnych, że nie miałam w ogóle pamięci do tego. Co wy się tutaj? Co tutaj za wojna? No? Co to za wojna? Trzymajcie się, kochani. A tutaj dziewczyneczki malutkie, jak tam? Głodne? Jakie brzuchy pokazać? Jakie oczy pokazać? Piękne! Bez antybiotyku się obyło, bez niczego, coś pięknego. No a nasza niuńka znowu gdzieś mi wlazła. Mimo że ja tu zasłaniam, to ona tam cały czas wchodzi, ja mam potem problem. No trudno. Zabieramy się znowu za ten pokój. Niunieczka na mnie syczy? Co ty, kochana? Odpręż się, laleczko. Zobacz, otworzymy ci okno na dzień. Będzie ci dobrze. Jak tam uszka? Goją się pięknie. Takie będą za bliźnowacone. Ale to nie szkodzi, prawda? To ci w ogóle nie szkodzi na urodę. A ja muszę z tobą, no niestety, tak mi jest przykro, Lacia. Tak mi jest przykro, kochani. Muszę zaczynać z tobą od tych tabletek, od tego kropienia, którego ty tak się boisz, nie lubisz. No chodź, zrobimy to i z głowy. Chodź, kochana. Ty już masz takie tutaj odruchy, żeby się tak do ręki ułożyć, nie? I baranka zrobić, tak. Także dzisiaj taki wyjątkowo króciuteńki filmiczek. Ale myślę, że też będziecie zadowoleni zobaczyć, że koteczki są przecudne. Kto chce te dwa bączki? Słuchajcie, po co one mają tu siedzieć? Po co? No po co? Już są, słuchajcie, zdrowe, odrobaczone, nic im nie jest. Hej, dziewczynko, wiesz, że mi siatkę zniszczysz w ten sposób? Co, kochani? Nie masz tu drapaczka? Ciotka ci przyniesie drapaczek. Chciałabyś iść na dwór? Tak, ojej. A zjedz sobie śniadankę, co ci przyniosłam. Już jesteśmy po wszystkim. Nie lubisz mnie, prawda? Wiem. Ale zobacz, jaka ty byłaś biedna, kochanie. Jakaś ty byłaś biedna. Tak to przyzwyczajesz się. Zobaczysz. Będziesz miała domek. Zobaczysz. Ty jesteś kochana. Łagodna kiciunia, słoneczko takie. Tak, kochanie, będzie dobrze, zobaczysz. Zobaczysz, kochana. Będzie super, laleczko moje. Boję się po tych łóżkach ciebie dotykać, wiesz? Ale to nie boli ciebie już, bo to są blizny. Moja kochana, mała żabcia. Będzie dobrze, zobaczysz, kochana. Bardzo dobrze, tak, słoneczko. Tak, słoneczko. O tak. Ślicznie. No widzisz. No widzisz, malutko. Tak, trzeba się troszkę pomiziać. O właśnie. No super, kitek. Super. O tak, ja wiem, że ty się chcesz już ocierać. No piękna jesteś. Śliczna kiećka. O tak. Taka kochana. Tak, o. O, jak ładnie. Ślicznie. Przepraszam, że ci to robię wszystko. Musisz być zdrowiutka, żabko. Musisz, tak. Będzie dobrze, zobaczysz. Zobaczysz. No widzisz, piękna. Piękna kiciurka. Tak, gadułka jesteś?
No to ślicznie. Moje kochane. A te są takie dwie pięknoty. Takie dwie pięknotki. Ach. Przyniosę im jeszcze trochę zabaweczek stamtąd niedługo.